I z tej strony Dawid, witam was w czwartym odcinku Kanciastego Życia. Tak jak mówiłem ostatnio, dorobiłem parę silników. Mianowicie też wybrałem się po sadzonki brzozy. Znalazłem je niedaleko, bo tutaj. Tak więc daleko nie podróżowałem, a zawsze te brzozy ścina mi się przyjemniej niż inne drzewka. Co prawda silników jeszcze nie uruchamiałem, dodałem sobie jeszcze tylko 3 silniki, ale nie zdążyłem zebrać lawy. Ich po prostu uruchomić, tak więc zrobię to teraz. Będziecie mogli zobaczyć, jaka jest różnica w prędkości, tak naprawdę w prędkości działania tego. No teraz to kopię w mniej więcej takim tempie, czyli chwilkę trzeba poczekać, o, wykopało i leci dalej. Mamy już 3 staki ziemi, dodam sobie te wiaderka. Tutaj mam, tutaj przeoczyłem. No i teraz działa to na takiej zasadzie, że tak jak widzicie, ta temperatura rośnie tak skokowo. Znaczy tutaj będzie rosła normalnie, ale każdy następny przekazuje po prostu swoją energię wyżej. Oczywiście nie można robić tak w nieskończoność, ponieważ ten ostatni później też może się zagrzać. Jeżeli ta temperatura będzie za duża, ale mnie dziwnie wyrzuciło. Jeżeli ta temperatura będzie za duża, to on może wybuchnąć, a tego raczej chcielibyśmy unikać, ale no na pewno przy 4 silnikach do tego nie dojdzie, potrzeba ich o wiele więcej. No i teraz tempo kopania będzie 4 razy szybsze, czyli wygląda to w ten sposób. Nie jest to jakieś też niesamowite tempo, ale tak jak widzicie, no trochę już do tej skrzyneczki się zbiera. Dobra, to już sobie zostawię. Plan na dzisiejszy odcinek, z racji tego, że zostało mi 5 bewsztyków, to zrobić jakąś kopalnię. Kopalnię, farmę. Tu jest wejście do naszego domku, chciałbym całą tą górę zagospodarować, jakiś tam pomysł na to mam. Tak więc kopalnię zacznę kopać. Kurde, co ja mam dzisiaj z tą kopalnią? Może z racji tego, że na streamach ciągle siedzę w kopalni i kopię. Tą farmę zrobiłbym, w sumie może być nad tym łóżkiem, chociaż zobaczę jak to wygląda, to jest taka górka, czy jakaś solidna góra, jestem tu, no ta góra jest dosyć spora, jak widzę po różnicy, tak, po terenie, że to jest dosyć sporo, tu mamy 3 czanki praktycznie, włączę sobie tą normalną, tak więc w tym miejscu, gdzie mam zejście do kopalni, albo w tym miejscu. W tym miejscu zacznę sobie kopać schody do farmy. Powiedzmy, że ona będzie delikatnie podniesiona, to łóżko później oczywiście gdzieś przesunę. Zrobię jakieś tam pierwsze takie prowizoryczne schodki. No nie ma być znacznie wyżej, powiedzmy na tej wysokości. Zaczynam w takim razie kopanie pierwszej takiej farmy, więc widzimy się dosłownie za... Dla mnie to będzie jakieś 5 minut, dla was pewnie około 10 sekund. Dobra, okej. Taką małą farmę na razie zrobię. W miarę jak będzie pojawiać się więcej roślinek, znaczy więcej rodzajów pożywienia, to tą farmę będę sobie sukcesywnie powiększał. Na razie i tak nie ma sensu, mam 3 marchewki, więc nie mam nawet za bardzo co więcej zasiać. Jak widzieliście na speedlapsie, zdążyłem sobie przestawić łóżko, bo tutaj nie pasowało. I teraz jak mogliście zauważyć wcześniej, mam trochę kaktusa. Ten kaktus będzie mi potrzebny do jednej rzeczy, mianowicie też chciałbym wam pokazać, jak korzystać tutaj z pompy i co ona właściwie daje, bo daje naprawdę taką fajną jedną możliwość, tylko ja sobie będę musiał doczytać.
W każdym razie zejdę sobie na dół, bo potrzebuję surowce. Będę potrzebował 3 diaksy. A no dobra, jednak się troszeczkę pospieszyłem. To nic, ten kilo w takim razie zostawię sobie na później. On nie jest on mi jednak w tym momencie potrzebny. Bo będzie mi potrzebny żelazny kilo. Podobnie jak ostatnio robię sobie nie quarry, tylko kopalnie, więc znowu będę przechodził teraz przez żmudny proces tworzenia zębatek, bo potrzebuję w tym momencie 2 żelazne zębatki. Kamiennych teraz żelazne. Okej, jeżeli mam 2 żelazne zębatki, tak naprawdę wrzucam sobie żelazny kilof, daję żelazo. Bo chyba mi się znowu pomyliło coś, te zębatki. Jednak jedna jest mi potrzebna. Dobra, to nic, na pewno się przydadzą, więc ją sobie zostawię tutaj. Teraz tak, ze szkła muszę sobie zrobić zbiornik do... na przykład do lawy. I teraz ze studnią górniczą łączę sobie właśnie ten zbiorniczek. It doesn't work? Dobra, troszeczkę jest to wszystko pogmatwane, ale tak, potrzebuję 2 zębatki, które będą szły tutaj. Tutaj muszę wrzucić sobie tego pistiona. Teraz wyjątek jest taki, że do góry wrzucam deski. Ok. I mam zwykły taki najbardziej, najprostszy silnik. I różnica między tym silnikiem, a tym, które zrobiłem wcześniej, jest taka, że ten silnik nie potrzebuje nic. Nie potrzebuje nic, żeby zasilić. Znaczy, on będzie działał niezależnie. Nie musimy po prostu nic do niego dokładać, tylko mam problem, żeby go dołożyć do tego. On mi się ustawia automatycznie. Jo, nie. To nie będzie mi działać. Nie wiem, dlaczego w ogóle mi nie działa ta pompa. Zrobienie tej pompy. Dobra, okej, wszystko jasne. W takim razie... wiem, co było przyczyną tego, że nie mogłem tego zrobić. Mianowicie po prostu zmieniła się wersja całości i robi się to teraz trochę inaczej. Czyli na... czyli ta zębatka przyda mi się jednak. Bo muszę to zrobić w taki sposób, jak widzicie, ale zabraknie mi żelaza. Dobra, mam jakieś przepalone jeszcze? Nie mam. Potrzebuję jedną sztukę żelaza dosłownie. Dobra, mam jedną sztukę żelaza, w takim razie robię... mówię, no nie spodziewałem się tego, że po prostu najzwyczajniej w świecie ta wersja się zmieniła i kraftuje się to inaczej. Dobra, teraz mam pompę. O, nawet to wiaderko nie zostało zużyte. Bo wcześniej robiło się tak, że z tej studni górniczej dokładało się ten jeden zbiorniczek i robiło się pompę. I od cała filozofia. A teraz to się zmieniło. Dobra, potrzebuję jeden zbiornik, idę do góry. Dobra, i teraz mam ten barwniczek z kaktusa. Ten barwniczek z kaktusa służy mianowicie do uszczelniania rur. To znowu nie mam... Jezus Maria. Ciągle czegoś nie mam. Zużyłem za dużo szkła na tamte... na tamto. Bo teraz tak, z tej zwykłej rury tego nie jestem w stanie zrobić. No nie. Dobra, chyba że, a jednak, może, jakoś. Też kojarzyło mi się, że... chyba się da? O, jest uszczelniacz rur.
teraz kamienną. Dobra, da się. Jednak nie jest mi to potrzebne. Robię sobie uszczelniacze, robię sobie parę takich rurek, jedną taką. Dobra, kimnę się. Idziemy w takim razie podłączać pompę za chwilę. Dobra. To usuwamy, idziemy. Nie będę wielce biegał z tą lawą. Tak naprawdę tutaj mam źródełko, więc tutaj to postawię. Żeby bez sensu, naprawdę bez sensu z tym nie biegać. Tu jest lawa, tu nie ma lawy. Powiedzmy, że zrobię sobie to w taki sposób. O, pompa się teraz zanurzyła. I teraz tak. Do pompy podkładam jedno drewniane. Kamienne służą tak naprawdę jako transport. Dlaczego zawsze daję drewnianą? Ponieważ jak chce się w ogóle podłączyć silnik, to podłącza się silnik do rury tej drewnianej. Czyli na przykład jeżeli podłączyłbym dwie skrzynki, czyli tu byłaby następna skrzynka, to łączę je po prostu za pomocą tych rur. Jeżeli chciałbym, żeby surowce z jednej były transportowane do drugiej, to pod tą drewnianą muszę po prostu umieścić silnik, który tak jakby będzie wyciągał z tej skrzynki przedmioty, no i przerzucał ją dalej rurą. I tak samo zrobię tutaj. I w tym momencie postawię sobie w tym miejscu zbiorniczek. Tutaj już nie potrzebuję żadnej rury. Postawię go w tym miejscu. Tak? Czy nie? It doesn't work. Again. Nie, dobra. W takim razie silniczek muszę umieścić tu. O! I tu uruchamiam, tu daję jednak do pompy. I teraz uruchamiam, tak jak mówiłem, ten silnik będzie chodził sam niezależnie, ale będzie chodził bardzo powoli. I różnica między wykorzystaniem takiej pompy, a braniem lawy z tego jest taka, że tak jak widzieliście, ta lawa tutaj, jak będę po prostu tak wybierał, ona będzie się kończyć. Taka pompa pobiera o wiele mniej tej lawy. A nie, czekajcie. Czy ona pobrała lawę z tamtego miejsca? Tak. Pobrałem lawę z tamtego miejsca. No to różnica jest taka, że ta pompa będzie po prostu pobierać całe źródełko, bez naszej ingerencji. Nieważne, jak to będzie po prostu rozmieszczone, to ona będzie sobie dawała radę. Ja tu nawet rozkopię, żeby brała z tego drugiego źródła tak samo. No i cała ta lawa po prostu zostanie stąd wybrana. Wtedy podchodzicie sobie do tego zbiorniczka. Jak wybierzecie jedno wiaderko, troszeczkę ubędzie, tak więc jak widzicie, ten zbiornik tej lawy mieści bardzo, bardzo dużo. Ja uruchomię z powrotem kopalnię. Tak, żeby sobie to już ładnie pracowało. No i tak jak widzicie, no trzy wiaderka zdążyło wykopać w tym momencie, w którym ja podbiegłem tylko tutaj, więc jest to naprawdę wydajna metoda. Można to oczywiście podłączyć pod jakiś tam... Oj, nie tak. Pod jakiś tam zbiornik z wodą, z nieskończonym źródełkiem i wtedy tak naprawdę ta lawa, czy tam woda nie będzie się kończyć nigdy. Więc jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie na transportowanie płynów na długie odległości. Dobra, tutaj ta lawa powoli jest wybierana. I w sumie na ten moment to będzie tyle. Farmę mamy zrobioną, kopalnia uruchomiona, tak więc żyć, nie umierać. Ja myślę, że w międzyczasie poprzerabiam sobie delikatnie ten domek. Mianowicie, na pewno wymienię je na drzwi żelazne, jakiś guziczek dodam. Tą farmę przerobię sobie na... Myślę, że na deski Jozy. Tak samo to troszeczkę urządzę i widzimy się w następnym odcinku.
poniedziałek, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda gra pomiędzy odcinkami lub zobaczyć moją grę na najnowszej wersji, w którą gram na serwerze ze znajomymi, zapraszam Was na streamy, które odbywają się praktycznie codziennie po godzinie 18 na Twitchu i na YouTubie, tak więc wystarczy, że zostawicie pod tym filmem subskrypcję, dzwoneczek, klikniecie, tak żeby nie przegapić tego streama. I tyle. Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.